Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo jest mi miło, że mogę przed Państwem wystąpić na Ekizie. Myślę, że ta tematyka iluminacji zabytków jest na tyle ważna, ponieważ jest to dziedzina twórczości, która łączy w sobie pewne zagadnienia techniczne i artystyczne. I w związku z tym napotykacie Państwo również w swojej pracy na pewne problemy związane z realizacjami tego typu przedsięwzięć. Dlatego, proszę Państwa, chciałem pokazać Państwu kilka ciekawych przykładów, ale obiecuję, że takich przykładów, jak na ekranie, nie będę pokazywać, ponieważ jest to zaprzeczenie właśnie tego, co postuluję, aby iluminacja podkreślała wartości zabytkowe obiektu, a nie je po prostu pomniejszała. W związku z tym chciałem zaprosić Państwa na krótką wycieczkę po świecie. Odwiedzimy Australię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy i Francję, gdzie wybrałem dla Państwa realizację iluminacji obiektów zabytkowych lub ważnych obiektów kultury, które otrzymały w latach 2016-2017 nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Projektantów Oświetlenia. Na końcu odwiedzimy również jeden przykład w Warszawie, w Polsce. Przenieśmy się zatem do Canberry, gdzie mamy tutaj bardzo ciekawy obiekt, mianowicie jest to Australian War Memorial, czyli pomnik muzeum albo pomnik mauzoleum, grób nieznanego żołnierza, galeria i centrum badań. Pomnik ten powstał w 1941 roku. To jest widok dzienny tego obiektu. Jak widzicie Państwo, jest to obiekt symetrycznie zakomponowany i do niedawna ten obiekt był w ten sposób oświetlony. Po zmianie oświetlenia w 2015 roku obiekt wygląda w ten sposób, a więc wyważono pewne kontrasty oświetlenia, stworzono nastrój adekwatny do powagi miejsca. I porównajmy te dwa widoki, wcześniejszy i późniejszy. Widzicie Państwo, że bardzo korzystnie ten obiekt się w tej chwili prezentuje. Również wnętrze galerii, która jest poświęcona pamięci żołnierzy poległych na wszystkich frontach wojen, w których uczestniczyli żołnierze australijscy, do niedawna wyglądało w ten sposób. Po zmianie iluminacji dodano tutaj wykreowano nastrój, podkreślono przestrzenność i spersonalizowano to miejsce w taki sposób, że wieczorem nazwiska poległych żołnierzy są wyświetlane u podstawy kopuły nad grobem nieznanego żołnierza. Również we wnętrzach zrobiono korektę barwy natężenia światła, poprawiono ekspozycję rzeźb i pomników figuralnych. Widzicie Państwo na górze przed, na dole po dokonanych korektach. Drugi przykład, który chciałem Państwu pokazać, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku. Przenieśmy się zatem na Union Square, czyli Plac Unii, gdzie stoi dawny bank. Bank, który Saving Bank, zaprojektowany przez Henry Bacona, architekta zasłużonego dla kultury amerykańskiej, również twórcę takich obiektów jak mauzoleum Abrahama Lincolna w Waszyngtonie, znany Państwu na pewno, i właśnie ten budynek przy Union Square. Budynek był przerobiony z funkcji banku na funkcję teatru. Zastanawiano się, w jaki sposób oświetlić ten budynek, ponieważ do niedawna był on oświetlony w sposób dość przypadkowy, oświetleniem ulicznym. Częściowo rozświetlane było również tutaj wejście do obiektu. W związku z tym zastanawiano się, jakie przyjąć rozwiązanie oświetlenia elewacji. Czy oświetlić tą boczną elewację z góry, z sąsiedniego budynku w taki sposób, czy frontową elewację oświetlić ze słupów, na których umieszczono by projektory w taki sposób światłem zalewowym. W końcu wybrano inne rozwiązanie, a mianowicie rozwiązanie, które polega na specjalnych lipów na poziomie gzymsu. Gzyms znajduje się w tym miejscu i w tych gzymsach, w tych listwach zamocowane oświetlenie, które świeci jednocześnie w dół i do góry, a więc kąt padania tego oświetlenia odpowiada mniej więcej oświetleniu
kątowi badania oświetlenia dziennego. W związku z tym tu widzicie Państwo próbę oświetlenia tego budynku i właśnie jedno z takich działających listw. I dodano do tego oświetlenia również rozświetlenie otworów okiennych w poziomie parteru. To widzicie Państwo tutaj na dole. Po zainstalowaniu całych wszystkich tych urządzeń obiekt prezentuje się w taki sposób, czyli w dzień widzimy go tak, wieczorem wygląda w ten sposób i stał się tutaj dominantą w Pierzei Placu. No, jest to działanie świadome i wyeksponowanie jedynego tutaj wartościowego obiektu, który w tej Pierzei Placu się znajduje w otoczeniu innych już zupełnie współczesnych i nowoczesnych budynków. Widzicie Państwo, że to oświetlenie jest to oświetlenie zrównoważone, mające wagę zabytkowej architektury. Przenieśmy się do Yorku, do Wielkiej Brytanii, katedra w Yorku. Katedra w Yorku, gdzie aktualnie arcybiskupem jest John Sentamu, który znany jest z pewnych ciekawych pomysłów, jakie realizował w katedrze. Między innymi z okazji któryś urodzin królowej rozłożył trawnik wewnątrz katedry, który trzeba było strzec i podlewać. No było to pewne wydarzenie również artystyczne. Ale w 2016 roku zrealizowano bardzo ciekawy projekt iluminacji wnętrz katedry, montując nowe systemy oświetlenia. Te nowe systemy oświetlenia pozwoliły na wydzielenie pewnych stref oświetlenia we wnętrzu obiektu i sterowanie tym oświetleniem dla tych wybranych sektorów. Na uwagę zasługuje ukrycie instalacji technicznych we wnętrzu, tak jak Państwo widzicie, a tylko uzyskanie ciekawych efektów wizualnych podkreślających walory tej gotyckiej architektury. Również w tej katedrze znajduje się duży zespół, który tworzą obiekty rzeźbiarskie i to oświetlenie również zostało skorygowane w ten sposób, że kąty padania światła nie powodują deformacji, zniekształceń tych rzeźb, które są tutaj eksponowane. No, również z okazji różnych świąt, uroczystości, ceremonii dopuszcza się oświetlenie dekoracyjne, które jest montowane na chwilę i tylko tworzy odpowiedni nastrój. Przenieśmy się do Niemiec, do miejscowości Bendorf i mamy tutaj dawną hutę Seinera z 1830 roku, obiekt poprzemysłowy. Huta do niedawna wyglądała w ten sposób. Jest to sala odlewni sąsiadująca z wielkim piecem. W tej sali urządzono dość dużym nakładem środków salę przeznaczoną do spotkań, czyli imprez społecznych, kulturalnych, występów, koncertów i wykorzystując te elementy, które były zachowane, przeprowadzono tego typu adaptacje. Co jest bardzo charakterystyczne, nawiązano iluminacją i nawiązano oświetleniem do pierwotnej funkcji tego obiektu, a więc zastosowano światło barwne, które podkreśla tą historię obiektu, bo ta rozżarzona czerwona surówka wylewająca się z wielkiego pieca tutaj była właśnie dalej przetwarzana. Dodano również światło białe, z którym to światło barwne skontrastowano i światło wypełniające, które umożliwiło użytkowanie tego obiektu jako dużej sali wygodnej dla zgromadzonych tam osób. Tak wygląda obiekt po zmianach dotyczących jego iluminacji, a w ten sposób prezentuje się w dzień i w tej chwili pretenduje do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następny obiekt, który chciałem Państwu pokazać, to Strasburg i katedra. Katedra w Strasburgu, która powstawała na przestrzeni dwóch wieków, 13 aż do 15, stanowi dominantę w krajobrazie, w panoramie miasta.
Katedra o tyle ciekawa, że powstawała w zasadzie przebudowy katedry romańskiej. Rozbierano częściowo katedrę romańską i przebudowywano ją w duchu gotyku. W związku z tym obecny jej kształt wynika właśnie z tych przebudów, które działy się na przestrzeni 200 lat i widzimy, że ten kształt, który widzimy obecnie, no jest efektem niedokończenia pewnych prac. Katedra otoczona jest dość gęstą zabudową, jest tutaj plac przed katedrą, natomiast widoki na katedrę to głównie widoki z wąskich uliczek, które do niedawna też wyglądały w ten sposób i były oświetlone takim żółtym, charakterystycznym światłem ze źródeł światła sodowych, źródeł światła. I tak wyglądała elewacja katedry w Strasburgu. Tą iluminację w 2016 roku zmieniono, instalując tutaj sporo nowych źródeł światła, ale to wszystko poprzedziły bardzo długie i dokładne studia, ponieważ elewacje katedry to nie tylko bogactwo formy i konstrukcji tej gotyckiej, ale również bardzo bogaty program ikonograficzny, religijny. W związku z tym wszystko to brano pod uwagę i przede wszystkim wykonywano bardzo wiele prób oświetlenia, patrząc w jaki sposób rozkładają się na powierzchniach tych rzeźbionych, ale również na powierzchniach konstrukcji katedry, światłocień uzyskany za pomocą tego sztucznego oświetlenia. Dzisiaj katedra wygląda w taki sposób i rzeczywiście jest to bardzo ciekawa i pozytywnie, i realizacja, którą można bardzo pozytywnie ocenić. Również poprawiono się na uliczkach, które otaczają katedrę. Widzicie Państwo również, że mamy ponad 400 naświetlaczy LED-owych z trzema kanałami. Co to oznacza? To oznacza, że można uzyskiwać oświetlenie o barwie po prostu chłodnej, o barwie neutralnej, o barwie ciepłej, jeśli chodzi o światło białe. I w związku z tym to sterowanie instalacją tutaj kreuje widok katedry. Stopniowo ta katedra rozświetla się od zmierzchu. Pełne oświetlenie występuje w godzinach 22 do 1 w nocy, a oświetlenie tylko górnej części katedry to po godzinie 1 w nocy i tylko tak ta katedra wygląda nad ranem. Porównanie wcześniejszego i obecnego oświetlenia, jak również porównanie widoku wcześniejszego i obecnego z uliczki, która prowadzi w kierunku katedry. Widok katedry jako punkt orientacyjnego, punktu charakterystycznego w panoramie miasta Strasburga. I ostatni przykład, który chciałem Państwu pokazać, to przykład z Warszawy, Pałac Krasińskich. Jedna z najwybitniejszych realizacji architektury pałacowej. Pałac Krasiński, który był w ten sposób oświetlany przed 2018 rokiem. To jest fragment Pałacu Środkowego Ryzalitu, gdzie widzicie Państwo, że to punktowe, akcentujące oświetlenie bardzo zniekształciło zarówno formę, jak i wystrój elewacji tego obiektu. I w związku z tym były robione przymiarki do zrobienia nowej iluminacji. Wykonano wizualizacje, projekty, jednak projektanci cały czas tutaj próbowali narzucić jakby swoje rozwiązania polegające na tym, że chcą montować dość dużą ilość źródeł światła na elewacjach obiektu. Po konsultacji z konserwatorem zabytków, i podkreślam to, bo to jest niezwykle ważna rola państwa właśnie w rozmowie z projektantami, konserwator powiedział, że nie dopuszcza montażu tutaj żadnych źródeł światła na elewacji i w związku z tym zmieniono projekt i realizacja wygląda dzisiaj w taki sposób. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy sposób prezentuje obiekt. Widok przed 2018 rokiem i widok obecny. Podsumowanie. Proszę Państwa, iluminacja zabytków architektury może w ograniczonym zakresie kreować jego nowy nocny widok. Widok ten może podkreślać walory artystyczne,
historyczny i naukowy obiektu może tworzyć spójny z obiektem nastrój, współgrać z jego otoczeniem. Należy unikać zniekształcenia światłem oryginalnego światłocienia dawnej architektury, nie deformować tektoniki obiektu, nie rozbijać kompozycji elewacji. Wyrwane z kontekstu detale mówią niczego istotnego o architekturze, a celem dobrej architektury jest stworzenie spójnych całości. I to zrozumienie architektury to nie tylko umiejętność określenia stylu budynku na podstawie pewnych zewnętrznych jego cech, ale także zrozumienie jego funkcji, do której został zaprojektowany oraz jak współgra z rytmem epoki i z otoczeniem. Mam nadzieję, że te uwagi Państwu się przydadzą w pracy zawodowej. Dziękuję bardzo za uwagę.